Czy są politycy, którzy z tobą nie chcą rozmawiać? Ja mam zawsze dobre przeczucie, ale fajna ta nagroda, ciężka, ale fajna. O, ciężka, trzeba trenować na siłce, a ja nie trenuję, przyznam szczerze, trenuję tylko bieganie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że radziłam ministrowi Czarnkowi, który bywa, jak wiecie, bezczelny, przeważnie bezczelny, żeby trochę poćwiczył, bo chodzenie chociażby po schodach, trenowanie pośladków i innych takich, ale nie tylko. Trenowanie umysłu zalecam. Czyli dostałaś nagrodę... To jest Kobieta koloru. Kobieta koloru 2023. Tak. Jestem przeszczęśliwa. Nie wiem, czy pewnie będziesz miał to ujęcie, kiedy tak. Ja wpadłam tutaj, mąż krzyknął. Nie spodziewałam się tego. Jest to nieprawdopodobnie ważne dla mnie wyróżnienie, dlatego że głosują ludzie nie z branży, tylko ci, którzy doceniają wysiłek dziennikarza politycznego. To się bardzo rzadko zdarza. Bo sam przyznasz, że trochę dzielimy show biznes od takiej orki dziennikarskiej, a tu to jest dla mnie sygnał, jak w obecnych czasach ważna jest praca dziennikarza i jak jest doceniana w różnych środowiskach, nie tylko tych takich skupionych wokół polityki, nie tylko wśród tak zwanych frików politycznych, jak ja to mówię, ale wśród obywateli. Jest to dla mnie sygnał, że ludzie widzą, co się dzieje i dostrzegają moją ciężką pracę, dlatego jestem tak szczęśliwa.